Siemano, Mawkar z tej strony. Z racji, że mamy początek lata, kupiłem do oferty jakiegoś kabrioleta. W tamtym roku jakoś tak się ułożyło, że nie było nic takiego. A tu mamy kabrioleta z twardym dachem, czyli z hardtopem. Bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś chce mieć kabrioleta jako jedyne auto w swoim garażu. Można spokojnie sobie jeździć nim zimę, zamykamy daszek, jest cieplutko. Nie martwimy się, że nikt go nam tam przetnie nożem, czy po prostu śnieg go zniszczył, jakieś warunki atmosferyczne. Oczywiście dach w aucie jest sprawny i otwiera się bardzo dobrze, bez najmniejszych problemów. Ogólnie te Meganki naprawdę udały się, praktycznie nie zestarzały się jak inne kabriolety. Cóż o aucie jeszcze mogę wam dopowiedzieć. Jest to 2003 rok, 2-litrowa benzyna, więc napędza to auto elegancko. Nie jak 1.6, na 1.6 troszeczkę przy tych cięższych kabrioletach nie daje rady. Auto jest na 17-calowych alufelgach Warbet i są na nim opony wielosezonowe z 2020 roku, świeżutkie, więc myślę, że ktoś spokojnie jeszcze na nich kilka lat pojeździ. Jak się prezentuje, się wóz dość dobrze, no ale wiadomo, jakieś minimalne ślady zużycia na aucie się znajdą. Cóż, auto ma jeszcze sprawną klimatyzację. Nie wiem, czy wspomniałem o przebiegu, jest to tylko 148 tysięcy, ale to dokładnie wam sprawdzę, jak będę nagrywał wewnątrz. No cóż, może otworzymy dach, no bo jest jednak cabrio, i nagramy może jeszcze auto pod maską. Tutaj macie Megankę pod maską. Tutaj jest nalepka, kiedy był wymieniony pasek przy 132 w 2020 roku. Tu jakaś wymiana oleju przy 146 w 2021. Ogólnie motor suchy, bez wycieków. Tu jakaś gąbeczka, bo obstawiam często, to potrafi drgać o to i wkurzać podczas jazdy. Już to w niejednej Megance spotkałem. Dobra, to może nagram wam resztę, jak to wygląda w kabriolecie. No cóż, wóz prezentuje się tak. Ta linia jest naprawdę fajna, niezaburzona, odejdę dalej. Akurat ja nie przepadam za tymi kabrioletami, gdzie jestem taki wystający bałon, gdzieś Golfy Trójki, gdzie to były te Ford Escorty. Cóż jeszcze miałem wam powiedzieć? Przede wszystkim bardzo, bardzo ważna rzecz przy kabriolecie. Mamy windshota. Bez tego tak naprawdę jazda jakaś szybciejsza jest bardzo męcząca z otwartym dachem. Windshot praktycznie niweluje te szumy na maksa, więc to jest fajna sprawa, że ktoś to dorzucił do sprzedaży, no bo ogólnie windshota, żeby dokupić, trzeba wyłożyć na około 500 zł. Więc tutaj mamy to już w komplecie. Jakieś tam minusy, no chyba będę musiał z tyłu wymienić tarcze, bo już nie dojdą z klockami. Albo ewentualnie, jak będzie szybki klient, to teraz będę musiał opuścić te 3-4 stówy na wymianę. No cóż, resztę dogadamy w środku. Dobra, to nagrywamy auto dalej. Zaczynamy od książki serwisowej. Tu macie wpis przy 178. I potem dalej dwa takie wpisy. W 2008 roku miał 52 tysiące, więc bardzo mało. No jak to kabriolety? Kabriolety raczej, no nie wszystkie, ale mają dosyć mało przebiegu. No i tu mamy jakiś dalszy wpis od tej Meganeczki w 19 roku z bitym przebiegiem. Oczywiście to też jest z Renówki z Paragonem. 131 tysięcy. Dobrze, teraz wam pokażę wnętrze tego pojazdu. Sekundkę, tylko to wrzucę do schowka. No to jedziemy, tak, jak widzicie. Nagrywam z otwartym dachem. Pokażę wam tutaj przyciski. To jest oczywiście przycisk do zamykania dachu. Spróbujemy go teraz ładnie zamknąć. Spójrzcie, tutaj fajnie się zamyka. Idzie do góry. Dla bojaźliwych radzę opuścić głowę. Naprawdę jest dość nisko. Tak jak widzicie, zamyka się bez najmniejszych problemów. I to piknięcie, które było, oznacza, że dach już jest zamknięty. Tu mamy taką roletkę przeciwsłoneczną. Możemy sobie ją odsłonić, jakbyśmy chcieli sobie jeszcze popatrzeć na przez taki szklany daszek. No i tu obok jest przycisk do zamykania wszystkich szyb naraz. Też fajna sprawa, windshot się ładnie mieści, czy windshot, więc tu jest ładnie z tym jak najbardziej. No a cóż, no auto jest w skórze, w jasnej skórze, a jak to w kabrioletach przeważnie jest skóra, no wiadomo, jak jakiś
zwierzę nam narobi do środka, przy otwartym dachu łatwiej jest to posprzątać. Skórka no może nie jest idealna, no ale to przy kabletach często jest powypalana, ale nie ma tragedii. Konsola środkowa, macie radio oryginalne, sterowane tutaj przy kierownicy, można sobie podgłosić, przyciszyć. Klima automat działa, cóż jeszcze. Nawet jest lusterko z fotochromem, też fajny plus. Podgrzewane fotele, jak to często w skórze, bajerencki ręczny. Tu schowek, tu schowki w drzwiach, jedna, druga strona, elektryczne lusterka. To jakiś przełącznik chyba do automatycznych świateł, bo auto też ma czujnik deszczu. No cóż, a tu Wam pokażę licznik na sam koniec. Tu jakieś pierdoły i mamy przebieg 149 tysięcy. No może tam po prostu się pomyliłem, jak mówiłem wcześniej, dokładnie wszystkich przebiegów nie pamiętam, ale żadnych błędów nie ma. Auto się fajnie napędza, nic się z nim złego nie dzieje. Ogólnie jest dość przyjemnie utrzymany jak na tak tani samochód i stary. Jeżeli Wam spodobało się to auto, zostawcie lajka albo ewentualnie jakiś komentarz, jeżeli macie pytania. Zawsze pytania możecie wysłać na mawkar.otomoto.pl lub na Instagrama mawkarauta. I pamiętajcie, wszystkie auta u mnie są z gwarancją, są również opłacone. A jeżeli ktoś nie ma transportu, mogę auto dowieźć w rozsądnych pieniądzach na lawecie. Na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, hej!